Cześć mistrzu, na pewno pamiętasz film Sprite i Banana Challenge. To był taki film, który osiągnął niesamowitą liczbę wyświetleń, widzieli go praktycznie wszyscy, z tego gdzieś tam zostałem rozpoznawalny i taka rzecz przydarzyła się nie tyle co raz w życiu, tylko po prostu jest zawsze ten taki moment i ten taki, powiedzmy, film, nawet dla każdego youtubera, który gdzieś tam przez długi okres czasu, nie mówi się okres czasu, w każdym razie kojarzy się później wam z tym youtuberem. Tak było w przypadku Sprite i Banana Challenge, a dzisiaj zobaczymy rzeczy, które przydarzają się raz w życiu. Dzisiaj rzeczy, które możemy zobaczyć i właściwie, które przydarzają się tylko raz w życiu. Także bardzo zapraszam serdecznie do oglądania tego odcinka. Warto zobaczyć ten odcinek, bo dzisiaj naprawdę dużo ciekawych rzeczy, no i czekamy na miniaturkę z Sprite Banana, także mistrzowskie intro, które dzieje się dość często, ale jest wyjątkowe. Let's go! No, więc tutaj mamy dwa pociski, które gdzieś tam przecięły się ze sobą. Wyobraźcie sobie strzelić jednocześnie z dwóch broni i żeby te pociski się gdzieś tam skrzyżowały. Coś niesamowitego. A tutaj mamy różowy konik polny! Widziałeś kiedyś coś takiego? Co to jest za krzyżówka z Biedronką? O co tutaj chodzi? Jak to się wydarzyło? Tutaj była wiewiórka, która myślała, że to jest dach, a nie było tam dachu, więc skoczyła na ziemię i poszła po prostu dalej. Spadła na placka, takie rzeczy się zdarzają. Tutaj drzewo złamało się i te samochody mają szczęśliwy dzień, ponieważ no teraz powinny odjechać najpierw, a nie obcinać to drzewo, żeby ono gdzieś tam spadło. Ono sporo waży. A tutaj mamy niewidzialnego balona, który... Co tu się dzieje? A zdjęcie iPhone'a uchwyciło pękający balon. A tutaj kobieta, która miała ważkę tatuaż i jeszcze przyleciała do niej ważka, także grubo. Pytanie o ptakach, które akurat patrzą na siebie. W sensie, no, patrzy na zdjęcie swoje. Czy to był wróbel? Prawdopodobnie. Czy to jest jeleń albinos w Wisconsin? Jeleń albinos, rozumiecie to? To jest lama z rogami, na pewno jej doczepili rogi. A tutaj też w Wisconsin, na północy w Wisconsin działy się takie rzeczy, czyli cztery niedźwiedzie po prostu odpoczywały sobie i myślały, że są leniwcami z epoki lodowcowej. Idem leniwcem, wiecie o co chodzi. A tutaj moja ciocia ma nowych sąsiadów. Przyszli się dzisiaj przywitać. Dwa małe bobry, co to jakieś małe... Nie wiem co to było. A tutaj Rainbow Belvedere. Czyli i z tego Rainbow Belvedere ze znaku wychodziła tęcza. Także zapraszamy do tęczowego Belvederu. A tutaj Shop! On jedzie na podróż! Nawet go nie zauważyłem, znajduje się w tym miejscu. Zobaczcie Shopa, który podróżuje. On chce dojechać do jakiegoś tam miejsca. A tutaj gościu był w kajaku, pojechał sobie na ryby i potrzebował małej przerwy i wyskoczył mu bóbr z wody i poprosił go o plasterek salcesonu czy cokolwiek innego. A tutaj oburzył się, goryl się oburzył, kiedy pokazałem, czy kiedy ta pani, czy ona, czy on pokazali mu fakera. On odpowiedział oczywiście, w sensie najpierw był nawet fakier. To goryla. A tutaj flamingi, które ułożyły się we flaminga. Widziałeś coś takiego kiedyś na świecie? Albo ptaki w kluczu leciały, co wyglądały jak ptak. To by było bez sensu. A tutaj przyleciała mucha albinos. Biała mucha. Rozumiecie to? Albo ona została pokryta jakimś tynkiem cienkowarstwowym, albo po prostu faktycznie była muchą albinosem. Milimetr brakło do tego, żeby samochód i to Peugeot taki jak ma mój teść, który po prostu mógłby zostać brzydko potraktowany przez ogromną wykałaczkę. Wiecie o co chodzi? Takie moje żarty. Tutaj laweta na lawecie na lawecie. To się właśnie wydarzyło, czyli cztery samochody, trzy na sobie i te trzy na jednym z samochodów. A tutaj zdjęcie zrobione w idealnym czasie, kiedy akurat delfiny sobie gdzieś tam przepływały. Także piękna fota. Nie jest to fotomontaż, nie jest to Photoshop, jedno z najpiękniejszych zdjęć prawdopodobnie na świecie. A tutaj bardzo rzadki lobster prawdopodobnie. Tak, mamy homara, niebieskiego homara. Jak to w ogóle możliwe? Ktoś zaparkował samochodem... Jak? W budynku? Uderzyłem w słup wysokiego napięcia, który tak dobrze się trzymał na górze, że nie pozrywał i nie walło w prąd, tylko po prostu urwał się dół tego. A tutaj masaż mewy, nie? One się gdzieś tam wzajemnie masują stopami. No widziałeś takie rzeczy kiedyś? No nie zdarzają się takie rzeczy. A tutaj strzała wpadła w strzałę. Idealne uderzenie, co do milimetra wycelowane. Dwa lata temu po prostu miał taką sytuację, gdzieś strzelał. Moja Asia też kiedyś strzelała z łuku, była bardzo dobra. A tutaj wygląda jakby ten... tańcerz ogniowy całował się ze smokiem. A tutaj gościu nagrał, jak spada jakiś zielony meteoryt gdzieś w Szwecji. Jedno zdjęcie na świecie, gdzie jest tęcza, a zachodzące słońce, gdzieś tam to wszystko się tak połączyło, że mamy okładkę na jakąś płytę. A tutaj mama powiedziała mi, że biegł za nią roster i zostało to nagrane na security camera. Czy jedna taka rzecz w życiu? Nie sądzę, żeby była nagrana. A tutaj mamy 11 bilionów, to jedno na 11 bilionów jajek ma w sobie 4 żółtka. No rewelacyjna sprawa. Tutaj 21 urodziny. Moja siostra, moja druga siostra i rodzice moich sióstr kupili taką samą kartkę. Czasem ciężko jest zrozumieć angielski od ręki, wiecie o co chodzi. Po prostu dostał 3 takie same kartki na 21 urodziny. Bo nie było nic innego w sklepie, nieważne. W każdym razie ktoś przewoził sobie patyk na lotnisku. Może to dla jego dziecka, albo jego dziecko było małym Gandalfem szarym, który potrzebuje swojej różdżki, wiecie o co chodzi. A to co tutaj chodzi? Sztorm, czyli akurat w tym miejscu padało, było jakieś uderzenie pioruna gdzieś niedaleko i tak się bardzo ładnie to oddzieliło. O kurde! A tutaj mamy Follow Us do Bruges!
i takie same zdjęcie na telefonie, tylko z realnego miejsca w tym miejscu, jak ktoś był. Niesamowite. A tutaj bardzo rzadkie zdjęcie 360 stopni tęczy zrobione w samolocie. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem, takie rzeczy również się prawdopodobnie zdarzają i to raz na miliard, powiedzmy. A tutaj jakiś indyk, który próbuje dostać się do sklepu każdego ranka. Gościu dopiął swojego, za każdym razem pod domem robił sobie selfie z samochodem z Google Map i w którymś momencie po prostu został dodany do Google Mapsa. Także gruba sprawa i chyba było warto. A tutaj, o nie, tu się utworzyło serce, jakie to romantyczne. I teraz do końca życia będą sobie mówić, to jest ta miłość. O, jej dres, jej sukienka wygląda jak trochę tego samochodu, trochę Mercedesa i trochę tego Porsche Caymana, wiecie o co chodzi. A tutaj mój ojciec był rybakiem w Austrii i gubił swój portfel 20 lat temu i ktoś go znalazł po 20 latach. Rewelacja, takie rzeczy się nie zdarzają. O, przebiegł swój czas w 3 godziny 36 minut 7 sekund, taki sam ma numerek. Gościu wygląda dokładnie jak Walter White z Breaking Bad. Johnny Depp był na moim weselu w 82 roku. To naprawdę jest Johnny Depp i on tak zaczynał? Grał na twoim weselu w 82 roku? Mordo! Johnny Depp, Johnny Głęboki! Nie deep, też nie deep do sos do tego. Grał na twoim weselu! To jest lepsze niż Maroon 5 Sugar na weselu, wiesz o co chodzi? Rewelacyjna sprawa. Tutaj jakiś 11-latek, a, czyli on grał z Morganem Freemanem mając 11 lat w szach. O, tutaj każda ta różni się o jeden, także było blisko, to prawdopodobnie chybił trafił, nie? A tutaj jakiś saren, bo to nie jest sarna, to jest saren, próbuje atakować jakiegoś typa, atakować, no w sensie... w 80 roku, także nie dał mu wejść do samochodu. Dot.com, czyli tam mamy kropkę, a pod spodem ktoś ma rejestrację .com. Kiedy masz 3 lata i mówisz gościowi obok, że właśnie spadły mu spodnie. Wiecie o co chodzi, to znaczy nie wiem czy to jest taka moda, ale no nie chodźcie tak, no pół pośladów na wierzchu, faceci czy kobiety, nie chodźcie tak. Tutaj gościu jest, który ubrał się tak samo jak ta lalka po prawej. Ken, Fashion Staś, Fashion Staś, nie wnika, może nazwał się Staś w każdym razie. Ta babcia po prostu założyła taki strój i jego wnuk myślał, że ona ma taki, wiecie, taką figurę i tak dalej, się okazało, że to jest tylko strój. A tutaj mamy sowę, która często podróżuje z nami na tylnym siedzeniu, bo lubi po prostu oglądać co się dzieje i jak wszystko się zmienia i wiruje i tak dalej. Praca jest dobrze wykonana, ale ta kartka powinna być w ciasteczku, chińskim ciasteczku przepowiadającym przyszłość, a była na zewnątrz, więc to praca nie jest dobrze wykonana. A tutaj, przepraszam, klasę, pies zjadł moją pracę domową. No i tak akurat to jest prawda, więc w tym wypadku po prostu zrobię zdjęcie, żeby pokazać swojej tam jakiejś pani. Super hose. Więc to miało być super shoes, czyli super buty, ale zgasło literka S i wyszło super motyki. Nie widzieliśmy się z moją przyjaciółką kupę czasu i kiedy zobaczyliśmy już się po tym czasie, wysiadła z samochodu mając na sobie tą samą koszulkę co ja. Także grubo, no akurat jesteście przyjaciółkami na całe życie i takie rzeczy się zdarzają. Czy tutaj też mamy do czynienia z albinosem lwem? To jest prawdopodobnie lew albinos, wiecie o co chodzi. A tutaj mamy motyla, który ma 89 napisane na sobie i ktoś akurat zrobił to zdjęcie. Także można na temat tego robić fajne ciuchy, buty i tak dalej. A tutaj ktoś... Robiłem zdjęcie, kiedy przybijam sam sobie piątkę i to robiąc selfie! Grubo! I takie rzeczy się nie zdarzają. Co? A tutaj gościu nie dał rady, bo już na koledżu, czyli po prostu na studiach, szukał 10 wysokopłatnych prac po koledżu dla siebie. Po prostu na laptopie szukał. No niestety, tak wyszło. I tutaj pokazuje to wszystko, jak bezpieczne są rollercoastery, które wiszą na cegłach. To jest normalne. Ja niedługo chciałem do Energylandii pojechać. Mam nadzieję, że w Energylandii tak to nie wygląda, bo nie wsiądę. Najpierw przejrzę wszystko, jak co wygląda. Czy ten balkon udźwignie ten ciężar tego basenu? A tutaj mamy pajęczą sieć, która została wyszyta w jakieś dziwne wzory. Czy on szył zamek błyskawiczny, ten pająk? Bardzo dziwna sprawa. Tutaj mamy idealnie padające światło przez te jesienne liście. Jesienny liść, proszę bardzo. Wszystko gdzieś tam przeplatało się między tym drzewem. A tutaj mamy całą rodzinę, czyli mama, tata i 7 piesków, proszę bardzo. Także bogata rodzina, nie powiem. O, znowu kolejny niebieski homar, który jest nie dość, że dużo warty, to zdarza się raz na milion czy na bilion tam, powiedzmy, przypadków. No i na sam koniec zostawmy sobie piękny zachód słońca na pustyni, właściwie już zaszedłsze słońce i po prostu piasek w połączeniu z tym kolorem daje coś niesamowitego. A tutaj... Przecież ja dzisiaj o tym powiedziałem! Ptaki lecące w kluczu przypominającego ptaka! To się w ogóle zdarza raz na miliard, żebym ja jeszcze trafił rzeczy, które zdarzają się raz na całe życie. I ja akurat w dzisiejszym odcinku to trafiłem. Czaisz to, każdy kto oglądał do końca ten odcinek będzie miał mindfucka. To się wydarzyło właśnie dzisiaj. No dobra, w każdym razie moi drodzy, ten film jest jedyny w swoim rodzaju, który musi zobaczyć chyba każdy w Polsce. Ponieważ w tym filmie dzieje się rzecz niesamowita. To znaczy dzieje się w niej coś, co przewidziałem. I tytuł filmu zgadza się z tym, co powiedziałem na odcinku. Także to będzie niezły mem. Także no, także czekam na wasze memy, na cokolwiek innego. Nie mówię, że czekam, bo nie
czekam na memy, pewnie będą po prostu po tym filmie, bo wiem, że takie rzeczy robicie na moim Discordzie, także zapraszam też na Discorda. No i to tyle ode mnie, Miśnowski Łokieć. Pamiętajcie, że takie odcinki zdarzają się raz na miliard odcinków, także akurat dobrze, że byłeś u mnie. Zostaw oczywiście łapeczkę w górę, dużo łapeczek w górę. Ten film musi mieć dużo łapeczek w górę z racji tego przypadku. No i to tyle, odcinki codziennie o 15 w weekend o 10, także wpadajcie, Miśnowski Łokieć przeznaczenia. Na razie. Siemano! A to było dobre. Thank you.